Корнелиуша Цезареї, вшимує в душі в вороті. Віче, що се діяло в цілій Юдеї, почувши від Галілеї по хрісті, який голосив я. Święty Jan Paweł II powiedział przed laty, Kościół wyłonił się z tajemnicy odkupienia i tajemnicą w domu żyje na co dzień. W tajemnicy znajduje swoją najgłębszą rację bytu. Tę tajemnicę głosi i przepowiada w Ewangelii. Tę tajemnicę sprawuje w sakramentach, a nade wszystko w Eucharystii. Kochani bracia i siostry, wspólnota Kościoła, którą jesteśmy, zrodziła się, jak słyszeliśmy, z tajemnicy odkupienia. Przeżywając święte Triduum Paschalne, przypominaliśmy sobie drogę odkupienia, która dzisiaj przyprowadziła nas do faktu zmartwychwstania. Jako wspólnota Kościoła jesteśmy dzisiaj świadkami prawdy, że nasz Pan Jezus Chrystus, umęczony za konsusza Piłata, został umęczony i ukrzyżowany, umarł i został złożony do grobu, a po trzech dniach zmartwychwstał, jak oznajmia nam Pismo, a w nim świadectwo świadków tego wydarzenia. I tak jak święty Jan Apostoł, który wraz ze świętym Piotrem biegł do grobu, tak i my przychodzimy do naszej katedry i zaglądamy do grobu. Czy jednak potrafimy powtórzyć za apostołem: zobaczyłem i uwierzyłem. A skoro zobaczyłem i uwierzyłem, czy jestem świadkiem zmartwychwstałego? Te pytania pro te, czy ja dziejstno jest witką woskre słowo, z jochodni nabieraje osobliwe znaczenie. Przyczyno ju stala wina, ta powiązana z nią składna sytuacja. Adże bahatioch miejsca w naszego kraju z jochodni nie maje resurekcyjnej radosti. Не всюди пройдуть резурекційні процеси та урочисті святкування. Не всюди люди можуть зустрітися при великодному сніданні. Не всюди мають місце, щоб спокійно переживати радість воскресіння Христового.
Однак, безсумніво, незважаючи на ці складні обставини, всюди є присутній воскреслий Ісус, і всюди лунають слова секвенції. Дивовижно стріли смерть життя в дуелі. Вождь життя царює, скуштувавши смерть. Отче невидимий та великий у своїй щедрості, благослови всю святу церкву Божу під керівництвом святішого отця Франциска, нехай дає автентичне свідоцтво про воскреслого перед усіма народами. Тебе просимо. Życzę pięknego wypełniania swojego powołania kapłańskiego i biskupiego, do którego zaprosił Cię Jezus Chrystus, najwyższy kapłan. Jeszcze raz pragnę podziękować na Jego ręce całemu duchowieństwu za modlitwę, za posługę w tym trudnym czasie, także w czasie Triduum Paschalnego. Tutaj na ręce Ojca, który nam głosił homilię w Wielki Piątek, wicedyrektorowi Caritasu Centralnego w Polsce. Dziękujemy za tę solidarność, za wszelką pomoc humanitarną, która tak bardzo dużo płynęła tutaj z Polski. Można powiedzieć z tym wielkim zdumieniem, rzeką. Niech Jego chwalebne zmartwychwstanie towarzyszy we wszystkich podejmowanych decyzjach oraz dalszej posłudze dla naszej archidiecezji i całego Kościoła. Chrystus zmartwychwstał.